Ciąg pomieszczeń apartamentu mieszkalnego od strony ulicy Zachodniej kończą dwa interesujące pokoje. Pierwszym z nich jest mała jadalnia, która służyła właścicielom pałacu do codziennych posiłków spożywanych w rodzinnym gronie. Pomimo mniejszych rozmiarów, również jej przestrzeń urządzona jest ze smakiem i elegancją. Ściany do połowy wysokości wyłożone są dębową boazerią z eklektyczną dekoracją z przewagą renesansowych detali. Wytworności dodają dwa duże belgijskie lustra oraz gipsowy sufit, który dzięki mazerunkowi imituje drewniane kasetony. W górnej części zdobnego obramienia drzwi odnaleźć można monogram P oraz niewielkie płótna o tematyce martwych natur. Dwuskrzydłowe, przeszklone drzwi łączą jadalnię z pozostałymi pokojami, między innymi z pokojem kominkowym, który niegdyś przylegał do ogrodu zimowego. Pozostałością po tym układzie jest wnęka, znajdująca się naprzeciw wejścia, która dawniej była oknem z widokiem na oranżerię. Sądząc po wystroju, pomieszczenie mogło pełnić rolę pokoju męskiego, przeznaczonego raczej do wypoczynku niż pracy. W obrębie boazerii wkomponowany został kominek z lustrem w nastawie, częściowo przeszklone szafki biblioteczne oraz usytuowane między oknami duże lustro połączone z niską konsolą. Boazerie wykonane zostały ze szlachetnych gatunków drewna, brzozy, orzecha, politurowane na wysoki połysk, zdobione delikatnym złoconym ornamentem lub pomalowane olejno w kolorze kości słoniowej. Na uwagę zasługuje również niezwykle bogato dekorowany sufit, skomponowany z okrągłych i ośmiokątnych kasetonów, wypełnionych renesansowym ornamentem. Obecnie oba pomieszczenia zostały przystosowane do ekspozycji pamiątek związanych z Arturem Rubinsteinem, urodzonym w Łodzi genialnym pianistą, niezwykłym interpretatorem dzieł Fryderyka Chopina oraz wielką indywidualnością muzyczną o interesującej osobowości.